Mecz w wojewódzkiej lidze juniorek przeciwko zespołowi Pereł Lublin był wyzwaniem dla drużyny piłkarek Izabeli. Perły były faworytem, a wynik końcowy 4-10 na ich korzyść tylko potwierdził te przypuszczenia. Przypomnijmy, że to pierwszy sezon puławianek w rozgrywkach w składach 11-osobowych. Do tej pory zawodniczki Grzegorza Zjawionego rozgrywały swoje mecze na mniejszych boiskach i w węższych składach. Warto dodać, że jest to trudny sezon ze względu na brak doświadczenia, co czasem skutkowało prostymi błędami indywidualnymi. Jednak jak już widzimy, z każdym meczem zespół radzi sobie coraz lepiej. Warto zaznaczyć, że w sobotnym spotkaniu były momenty, kiedy piłkarki radziły sobie bardzo dobrze i udawało się im zamknąć przeciwnika na jego połowie, co skutkowało zdobyciem goli dla Izabeli. Bramki dla zespołu z Puław zdobyły Julia Komorek 2, Julia Kozak 1 oraz Zuzanna Madejska z rzutu karnego 1. Kolejny mecz ligowy zespołu Grzegorza Zjawionego odbędzie się w sobotę, 30 września. Tym razem na wyjeździe piłkarki Izabeli spotkają się z Iskrą Krzemień.